Okej, na początek bym poprosił, żebyś się przedstawił. Musiałbym się poprosić, żebyś wrócił do poprzedniego. Czyli oprzeć się? Tak, tak. Bo trochę z kadru uciekłeś. Miałeś też debiut też. Chodź mi, chodź, o. Albo kibice muszą sobie z tego zdawać sprawę. Michał, pokaż mu teraz drogi i będzie wszystko ok. Nie słyszałem się, nie tak to posłuchał. No, okej. Ale coś wspomniał, jeżeli to jest na żywo. To jest na żywo. Tak. Będzie to zaraz po kumie wojewódzkim. No. O 23.30. 23.30. Trener Kowal. Myślę, że już doszedł. Z zespołem, doszedł już do siebie i więcej nie będziemy grać. Ale tak to jest z tego, że już na treningu nie przyjeżdża. Ile może dostawać szans? Jeżeli będzie to prezes oglądał, to musisz to pokazać, że jednak mówiło to na ramię. Okej, to się wytnie. Gdzie to nie rodzina? Coś musi być. No, ja. Nie no, na wesoło. Przyda się do kulis na koniec sezonu. Ale ja zadałem się już pytanie ten? Nie. Jaki masz ten? Pin do karty? Tym razem do Elbląga. Spędziłem tam niecały rok, gdzie również rozwiązałem umowę i coś ostatnio często rozwiązuje tę umowę. Mam nadzieję, że w Wągrowcu ją wypełnię. Bo jeszcze nie skończyliście. Nie. Włoski się masuje. Jest na stole, no mówię, że szkoda, że kamerę... Przepraszam, przerywam wywiad, idę sprawdzić, bo Miłosz się masuje. I on mówi szybko, bo szeryfa nie ma. No mówię, że jest na stole. No, przepraszam, zaraz będę. Zaraz wracam. Dobra. Kamera idzie też. Mówię, że mówi, szeryfa. Musisz to nagrywać, trzeba to objaśnić. No Wąski! Ile ty masz lat? 16. Ja pierdolę. A ty dobrze go wymatuj. Chodź do mnie szybko. O, pan Gregorek. O, co jest? Szanowanie. Postać wielkopolska. Co jest, kurwa? Co tu się dzieje? Pan Wicek. Jest, kurwa, Cioda Bocharowa, czy nie? Nie. Nie? Siłupia. Ja fajne przerywniki mamy. No. Mogę ci zdradzić, że jeszcze kamera będzie ci towarzyszyła na treningu. Niemożliwe. Wiesz, generalnie wymyśliłem taką konwencję, że... Będę się krępował. Postaram się być dyskretny. Okay. Chociaż wiem, że przy moich wymiarach ciężko. Chciałem wszystkich kibiców przeprosić jeszcze raz. Chciałem wszystkich kibiców przeprosić za to, że rozmawiam z wami w czapce, ale nie myłem głowy i stąd ta skarpeta na mojej linii. Pozdrawiam.